Witajcie. Widzimy się w ramach projektu Respirator Kulturę. Tematem dzisiejszego spotkania są renifery, bałwanki, elfy, święty Mikołaj, bombki, choinki, pompony, lampki choinkowe, a to wszystko pod hasłem brzydki świąteczny sweterek. Sprawdzimy, czy na przydomek brzydki faktycznie zasługuje. Zobaczymy, jakie wzory królują na wełnianej części garderoby w świecie kina i dlaczego właśnie dziś o tym mówimy. Zapraszam! Za oknem mamy zimno i szaro. Na rozgrzanie i poprawę humoru w tym czasie przedświątecznej gorączki zakupów, ozdabiania domów, ubierania choinki, już mało kto zapomina o nakładaniu kiczowatych sweterków, takich jak ten. Pokochaliśmy ten modowy trend. Sweterki mają swoje święto. I w Polsce przypada w trzeci piątek grudnia. Odpowiednikiem amerykańskiego święta jest Christmas Jumping Day, obchodzony co roku 13 grudnia. Tej celebracji towarzyszy akcja charytatywna, polegająca na sprzedaży sweterków, a dochód przeznaczony jest na potrzebujące dzieci. Idealny wełniany sweterek powinien być pełen kolorów, motywów świątecznych i przyciągać uwagę. Sweter świąteczny albo się kocha, albo go się po prostu nienawidzi. My zdecydowanie należymy do tej pierwszej grupy. A propagatorem mody na brzydkie swetry był aktor Bill Cosby, którego postać z popularnego serialu lat 80. Bill Cosby Show była fanatykiem szalonych wzorów i ślaczków. Już od lat 90. brzydkie świąteczne swetry często gościły na ekranie. Entuzjaści modowych trendów nadal kojarzyli go tylko i wyłącznie z obciachem. Do grupy brzydkich świątecznych sweterków, które mogą szokować widzów dużego ekranu, jako jeden z pierwszych należy niewątpliwie sweter pana Marka Darcy'ego w filmie Dziennik Bridget Jones. W ten czas był najlepszym przykładem świątecznego kiczu z motywem zwierzęcym. Jako ciekawostkę dodam, iż został sprzedany na aukcji w 2001 roku za $2000, co nakręciło koniunkturę na ten modowy trend. Od tamtej pory sweter stał się nieodzownym elementem wszystkich stylizacji bohaterów świątecznych komedii. Mark Darcy parę lat później pokazał nam się już w nieco innej stylizacji w filmie Bridget Jones w pogoni za rozumem. Podobną stylizację przedstawiła nam aktorka America Ferrera w roli Betty w serii Brzydula Betty. Ryan Gosling w filmie Miłość Larsa przedstawia nam mniej odważną stylizację, bo sweterek jest stonowany o charakterze norweskich wzorów, takie jak śnieżne gwiazdki, renifery i świąteczne drzewka. Chevy Chase w filmie W krzywym zwierciadle Witaj święty Mikołaju zaproponował odważnie widzom charakterystyczny zimowy strój już w całości. Zasada jest prosta. Im sweterek jest brzydszy i pełniejszy kolorów, tym lepszy. Propozycja filmu Bracia Przyrodni propaguje odważne wzory. Reżyserzy idą o krok dalej i w stylizacjach ekranowych proponują swetry dla całych rodzin. Tak jak w filmie Wesołych Świąt rodzina Finch ma wspólny motyw, a w filmie Współczesna rodzina widzimy wszystkich członków rodziny w różnych wzorach. Zabawną formą sweterka rodzinnego przedstawia nam Marshall i Lily w filmie Jak poznają waszą matkę. Kiczu i obciachu z motywem świąt nie odmówiło nam trzech najlepszych przyjaciół poszukujących świątecznego grala w filmie Cicha noc oraz dwójka przyjaciół w filmie U nas w Filadelfii oraz filmowa Mary w filmie Firmowa gwiazdka. Powszechnie sweterki przepełnione są reniferami, bałwankami, choinkami, lecz doskonałą alternatywą mogą być norweskie wzory oraz hasła ho, ho, ho czy Happy Holidays. Mamy tu film Rozpalić Cleveland, gdzie widzimy trzy przyjaciółki i starszą panią.
oraz film Co wiecie o swoich dziadkach, a także Listy do M4, gdzie widzimy Weronikę Wachowską w roli córki Agaty. I tak właśnie ulubione przez polską widownię filmy propagują modowy trend. Zasada jest prosta. Im więcej wzorów, tym lepiej. Wojciech Malajka w roli Wojciecha w Listach do M3 nie przejdzie niezauważony. Gigantyczna głowa bałwana, marchewkowy nos, kolorowy szalik i żarówki LED-owe w ramach oczu. Agnieszka Więdłocha w roli Ani oraz Maciej Sztur w roli Tomka w Planecie Singli 2 to fajna propozycja łagodnego wzoru dla kobiet i dużego humoru dla mężczyzn. Jeśli pokochaliście te wszystkie kolory, norweskie wzory i chcecie więcej, to polecamy obejrzeć losy zielonego, włochatego stwora w filmie Grinch. Gwarantuję, iż oglądając film z 2000 roku czy animacją z 2018, nie zabraknie Wam świątecznego nastroju. Dla tych, którzy czują niedosyt brzydkich świątecznych sweterków, mamy kilka alternatywnych pomysłów. Teraz to dopiero będzie śmiesznie. Jeśli tęsknicie za śniegiem, klejeniem bałwana, a sweterek z bałwankiem dla Was to za mało, to proponujemy gorącą zabawę w stroju bałwana bez obaw, że stopniejecie. Jeśli natomiast jesteście zmarzluchami, to propozycja misia może okazać się dla Was idealnym pomysłem. Dla pań mamy nieco większy wachlarz pomysłów. Anielska odsłona, zatem biała suknia, skrzydła i aureola. Czy u boku świętego Mikołaja biała śnieżynka. Panie również mogą przybrać czerwony uniform, a do swojej zabawy zaprosić znudzonego sweterkową aurą elfa. Bliski wizerunkowi elfa jest Grinarbrig, a przy nim biała czarownica. Mimo trudnego charakteru, wiele pań nie powstrzymywałaby chęć przymierzenia jej białej sukni. Dla tych odważnych, a zarazem ceniących sobie indywidualność i oryginalność pomysłów, mamy propozycję świątecznego prezentu, cukierkowej laski czy wigilijnego pieroga. Jeśli z propozycjami nie trafiliśmy w Wasze gusta, to dla zachowania świątecznego nastroju obwińcie się kolorowymi, migającymi lampeczkami choinkowymi. Jeśli pobudziliśmy Waszą chęć posiadania takiego sweterka, to zapraszam na nasz kanał YouTube Kętrzyńskie Centrum Kultury do obejrzenia materiału, jak zrobić taki sweterek w zaciszu własnego domu. Moda świąteczna musi być przede wszystkim elegancka i ciepła. Pamiętajcie o rękawiczkach i czapce w stylu Kevin sam w domu. Dbajcie o siebie i swoich bliskich. Do zobaczenia tuż przed świętami.